dzień trzeci, jetlag, trzeci już, dzień trzeci, jetlag, Klara, ja tu robię reportaż, dobra? Dzień trzeci, w Singapurze drugi, ale podróży dzień trzeci, jetlag dopadł nas okropny. Tak wyglądają dzieci na jetlagu. No słuchajcie, pada deszcz, także siedzimy pod dachem. Jesteśmy w ogrodzie zamkniętym, jak w złotych tarasach. Kubuś, Bohatek i Prosiaczek pod swoim drzewem. Kamera! O, przepraszam. Co? To są woreczki. Ciekawe, co w środku się chowa. No to zobacz sam. Jak było? Nie. Co? Nie ma nic? Nic. Pokaż. Nic nie ma. Idziemy dalej. Nie widziałam. Idziemy dalej. Nie wyrzucaj, wykorzystaj. Klarciu. Ale wielka góra roślin. Tak. Moi mali podróżnicy przedostają się teraz na Bali. Jesteśmy znowu na lotnisku w Singapurze. Dwa dni temu tu byliśmy. Czy wiecie, że wakacje są długie bardzo, czy dopiero krótkie? Dopiero krótkie. Klara? No to mamy obiad. Wszystkie są fajnie dobre. Dlaczego? Mówiłam. Nie wiem. Wszystko tu jest wodniste. Ja też. Co zamówiłeś, Karol? Ja biorę tego godo. Dobrze, dobrze. Ja też. Klara, ty co będziesz jadła? Gadu. O, nieźle. I przyszło. Powinno być. Nie. Wiem, bo jest przepyszne. Dobry wieczór właściwie. Jesteśmy w Ubud cały czas. Jaki jest plan na jutro? Nie zbliżać się do Dujanu. Właśnie.